Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnych inforojkach. W kolejnych inforojkach, jak co piątek. Dzisiaj oczywiście moc informacji, ciekawych spraw, które mam Wam do zakomunikowania. Zacznijmy sobie od przeglądu prasy, którego nie będzie. Tak jak to było w przypadku dziennika zachodniego i biorąc pod uwagę potężny shitstorm, pierdyliard rzeczy, które teraz mam na głowie związane z całym wachlarzem konieczności, obowiązków, bań, pasji i masy innych rzeczy, jestem zmuszony na razie zaprzestać pisania dla gameplaya. Także na razie nie będę pisał artykułów na swój blog, dlatego macie między innymi, myślę, fajną okazję, by nadrobić pewne zaległości, zapoznać się absolutnie z całym repertuarem pisemnym, jeśli chodzi o waszego Roya. Oczywiście nie deklaruję końca przygody z blogiem, po prostu daję sobie pewną przerwę. Jednak 500 tekstów wystarczy na razie i trochę przerwy mi się pisaniu przyda. Oczywiście to nie jest na zasadzie kastracji, tylko zamiennika. Jakiego zamiennika? Dowiecie się już niedługo. Gruba sprawa, która powinna Wam się bardzo spodobać. Kolejna propozycja wspólnej zabawy, przeżywania oczywiście świata gier, bo jak najbardziej w obrębie naszej kochanej branży zostajemy. Na razie nic zdradzić nie mogę, kiedy to coś wielkiego, byczego ruszy. Nie umieszkam Was oczywiście odpowiednio o tym wszystkim poinformować. Przechodzimy sobie do przeglądu tygodnia. Od ostatnich inforojek była pierwsza wojna, przepraszam, druga część Armii Roya kontra Armia Roka, wojna w Battlefield 3. Ponownie moja armia wygrała 6-0, tym razem wojna trzecia, którą nagraliśmy wczoraj, pójdzie oczywiście jutro. Jak poszło Rokowi, jak poszło mi, jak to wszystko wyglądało, będziecie mieli okazję zapoznać się z tym materiałem w dniu jutrzejszym. Company of Heroes, kompania braci w ramach Sentymentalnie przez gry, odcinek 16, czyli znów więcej siedzenia nad wejściówką, śmiesznym intrem, niż nad samym materiałem, co nie zmienia faktu, że jedno i drugie tworzyło bardzo blisko memu sercu sentymentalną całość. Trzecia część, Kołczan Zagłady, gameplay z Diablo 3. Bisowy bonus, o który prosiliście, czyli alternatywne zakończenie Świętego Rowa. Wracamy na chwilę zamiennie do bazgrojek w ramach ukłonu w stronę osób, którzy płakali i słusznie, że dawno na moim kanale nie było Splatpak TV, czyli pierwszej polskiej telewizji poświęconej grze w paintball. Co było tym razem? Czym jest Slaughterhouse? Kilka porad taktycznych i malutka ciekawostka związana z magazynkiem. Szósty odcinek bijącego rekordy popularności w świecie na YouTubie cyklu Sniper Elite V2 w ramach Roy Playing Games, odcinek szósty. Super, że się razem fajnie bawimy. 80. część moich urojeń i pewna propozycja wdrożenia pewnych elementów znamiennych dla gier komputerowych, właśnie typu Sim czy Tycoon, w ramach stworzenia przydatnego narzędzia dla aktualnych bądź przyszłych biznesmenów i przedsiębiorców, czyli typowa ludologiczna rozkminka dla ludzi lubujących się w szukaniu w grach komputerowych drugiego naukowego dna. Hororek we wtorek, wracamy do systematyki Homo, Hoboływa, Shotgun, Condemned, Criminal Origins. To był smutny dzień. Generalnie jakoś po prostu nie wychodziły mi te kwestie związane z renderingiem. Najpierw się całkowicie skaszaniu moje urojenia, musiałem wrzucić jeszcze raz. To akurat dał dupy YouTube. Jeśli chodzi o Condemned, nagle szlak trafił kamerkę w pewnym momencie w połowie, także no nie ma rady. Na szczęście od tamtej pory wszystko jest ok. 26. część Q&A, zapytaj Roya, questions and answers. Znów sympatycznie, fajnie, kolejna opcja, możliwość poznania Roya bliżej. Pierwszy odcinek Rock and Roy of Diablo 3, Barb, Source i Mięsny Jeż. Pierwszy odcinek materiałów z Diablo 3 w ramach duetu Rock and Roya. Road 66, Rock and Roll i Żywioł Riders w USA, czyli kolejny materiał przybliżający przystanki, jakie przyjdzie nam zwiedzić w ramach naszej przygody na terenie Stanów Zjednoczonych. Siódma część, pokaż kopku, co masz w środku, Sniper Elite V2, czyli znów wartka akcja, krwiście, soczyście, zajebiście.
Dzisiejszy jeszcze cieplutki materiał Łuk Furii, Diablo 3, część 4 w ramach Roy Playing Games, gdzie tym razem mistrza soczystego, rozkosznego pierdolenia Patryka Rojewskiego zastąpił Rojo i wprowadził troszeczkę dynamiki w sam gameplay. Zapraszam Was serdecznie do nadrabiania, więc zaległości, zapoznania się z tym, co Wam umknęło, a być może skusicie się na obejrzenie jakiegoś materiału po raz któryś. Wracamy do kanałów polecanych. Tym razem chciałem Wam polecić kanał Wojtaza 17, czyli jednego z moich nadwornych zaraz koło Witolda Kęśmienowicza, fanartowców, artworkmenów i tak dalej, i tak dalej. Czyli główne fajne zapiski w ramach speedartów, ale nie tylko. Znajdziecie też kilka bardzo sympatycznych gameplay gier, niekoniecznie super mega popularnych. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Nawet tutaj widzę, wrzucił się już jakiś pierwszy vlog. Także ten wymóg różnorodności został spełniony. Polecam serdecznie. Wojtas 17. Inna sprawa. To bardzo fajna inicjatywa, której nie byłem autorem. Tarczownicy Roya. Jest taki kanał. On troszeczkę przypomina Zjednoczone Republiki w grania. Pod tym względem, że jest tutaj trochę osób. Każdy kręci jaki swój filmik, kiedy ma ochotę, na co ma ochotę. Także tutaj ten content jest nieprawdopodobnie pod względem gamingu rozbudowany. Mamy strategię, mamy strzelanki, mamy RPG. No trochę strategię, trochę tego jest, już się troszeczkę tego tutaj naprodukowało, także zapraszam serdecznie, subujcie, jeśli uważacie, że ten kanał na to zasługuje, jeśli chcecie być może, mam nadzieję, że jest taka opcja, wejść w skład ekipy, możecie się skontaktować z autorem, zapraszam, absolutnie, tak jak w związku z Wojtasem, nic zobowiązującego. I na koniec wyborna bombka, czyli kolejny konkurs organizowany przez zaprzyjaźniony serwis gram.pl. O co tym razem chodzi? Macie możliwość zaprojektowania... zaprojektowania klasy postaci do Diablo 3 i możliwość zgarnięcia diabelskich nagród, które widzicie na obrazku. Co trzeba zrobić, czego trzeba przestrzegać, gdzie, co i jak przesłać, jak wszystko ogarnąć. Oczywiście, jak do wszystkiego, co dzisiaj poruszyłem, znajdziecie odwołania linkujące w opisie tego filmu, zarówno do newsa, jak i do oficjalnej strony wspomnianego konkursu. Także bawcie się dobrze, oglądajcie, zapoznawajcie się z polecanymi kanałami, po prostu fajnie się bawcie. Co w ten weekend? Oczywiście jutro, tak jak wcześniej wspomniałem, trzecia wojna armii Roya z armią Roka. Sentymentalnie przez gry, którego zabraknąć nie może. Jeśli chodzi o niedzielę, to będzie ten, co miał być w czwartek, ale żeby nie czekać do wtorku, wrzucimy go na niedzielę. Materiał w ramach moich urojeń o piractwie, a także gameplay bety Torchlight 2, która okazała się w stosunku do Diablo 3 pod pewnymi względami, mam tu na myśli grywalność, feeling, walka, rozwój postaci, miażdżycielem tego hitu. Miażdżycielem. Ja napisałem o tym na Facebooku. Na szczęście spotkało się to z potężną aprobatą z waszej strony. Także będzie to taki gameplay materiał troszeczkę w duchu porównania tych dwóch tytułów, mimo że pamiętajmy, że Torchlight to była beta, a bawiło mi się w nią po prostu o wiele, wiele przyjemniej niż w Diablo, którego przeszedłem tak już. Także być może będzie to kontrowersyjny weekend. Przy skorelowaniu z materiałem o piractwie, jak moi urojeń, czeka nas naprawdę huczny i kontrowersyjny weekend. Chodzi głównie o niedzielę. Inna sprawa to z kolei we wtorek będę miał dla Was coś naprawdę pysznego. Będę organizował z pewną stroną dla Was konkurs, w którym będą do wygrania naprawdę wartościowe nagrody. To już jest gruba sprawa, to nie będzie jakiś tam kodzik, jakieś pierdy, tak? Tylko naprawdę i kasa, i gadżety, bony, rozpierdol, tak? I sympatyczna zabawa, także powinniście być zachwyceni tym, co na Was we wtorek będzie czekało. To tyle, czyli mnóstwo konkursów, informacji, sympatycznych zapowiedzi. Znów myślę, że wspólnie, razem spędzimy zajebiście sympatycznie czas. Trzymajcie się, kochani, hejas!